Katarzyna Magiera, witam Państwa w czwartek 25 września z naszego studia przy ulicy Floriańskiej. W dzisiejszym wydaniu wiadomości sprawdzimy, jak miasto wspiera żłobki i kluby dziecięce i jakimi tematami zajmują się miejscy radni na dzisiejszej sesji. Powiemy też o nagrodach w dziedzinie kultury i możliwości podziwiania panoramy Gliwic nocą. Zapraszam. Dziś, czyli w czwartek 25 września w Gliwickim Ratuszu odbywa się kolejna sesja Rady Miasta. Radni mają na niej m.in. zatwierdzić wieloletni plan modernizacji wodociągów i urządzeń sanitarnych należących do PEWiK-u, ustalić program współpracy z organizacjami pozarządowymi i zdecydować o zmianach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Czechowice. Będą również dyskutować o zwolnieniu z opłat za wydawanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, jeśli ponowne wyrobienie dokumentu wymuszają zmiany administracyjne oraz zmianie uchwały dotyczącej podziału miasta na stałe obwody głosowania. Przy okazji zbliżającego się odsłonięcia pomnika Stefana Batorego radni mają też zdecydować o nadaniu jego imienia gimnazjum nr 1, które znajduje się w zespole szkół gimnazjalnych przy ulicy Ziemowita. Już po raz 21 prezydent Gliwic wręczy nagrody za twórczość artystyczną i działania na rzecz upowszechniania i ochrony kultury w minionym roku. Znamy już nazwiska 5 laureatów. W kategorii ochrony kultury nagrodę otrzyma Bożena Kubit, kierownik działu etnografii Muzeum w Gliwicach. W dziedzinie twórczości artystycznej doceniono całokształt działań kompozytora i pianisty Krzysztofa Kobylińskiego. Dwie równorzędne nagrody w tej dziedzinie otrzymają też aktor i wokalista Gliwickiego Teatru Muzycznego Andrzej Skorupa i autor polskiego przekładu chilijskiej epopei narodowej Czesław Radka. A trzecia nagroda przypadnie artystce plastyczce Izabeli Łęskiej. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w sobotę 18 października w Gliwickim Teatrze Muzycznym i będzie połączona z koncertem w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej Al Improviso. Jak wyglądają Gliwice z góry? Można się o tym przekonać, wchodząc na przykład na wieżę kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych. To doskonały punkt widokowy o ciekawej historii. Wszyscy, którzy wychodzą tutaj na górę, są zachwyceni. Boże, ile zieleni w tych Gliwicach! Wszystko zaczęło się w okresie przedwojennym, ponieważ kiedy remontowano kościół przez prawie 10 lat, postanowiono tą wieżę tak dostosować, żeby był swobodny dostęp do niej. Nie udało się odtworzyć w stylu barokowym, tak jak to na starych rycinach jest i obrazach, ale chciano umieścić to tam, gdzie dzisiaj mamy krzyż, figurę Matki Bożej jako patronki miasta, a na tych blankach miały być kule symbolizujące paciorki różańca. No nie udało się tego przed wojną zrealizować i wobec tego zostawiono wieżę bez krzyża, ale wyremontowano klatkę schodową, zabezpieczono w taki sposób, że ona i w czasie II wojny stanowiła jako punkt obserwacyjny, kiedy na milenium ustawiono krzyż. Też gdzieś tam już były pierwsze możliwości wejścia, z tym, że to tak zasadniczo było po cichu, na własną odpowiedzialność. Z inicjatywy oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej od ponad 10 lat można wejść na wieżę kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Gliwicach z przewodnikami i podziwiać z niej nie tylko piękną panoramę miasta, ale i terenów dalszych, takich jak Góra Świętej Anny, Beskidy czy Góry Opawskie. Po drodze w połowie wieży jest taka sala, w której się prezentuje poszczególne etapy rozwoju kościoła, przebudowy i przewodnicy tam informują. No i dzięki temu jest swobodny dostęp do wieży. O tyle dobrze, że to jest bezpiecznie, dwa pod fachową opieką. No i wydaje mi się, że to jest takie coś bardzo, bardzo fajnego dla nas osobiście. A i ludzie z tego też coś mają, także tak to na dzisiaj wygląda. W sezonie, czyli od maja do września, na spacer po wieży widokowej można się wybrać w każdą niedzielę o 16 i 17. Chętnych do podziwienia panoramy naszego miasta nie brakuje. Dostajemy zawsze pod koniec roku z PTTK-u dokładną listę, ile osób było pod ich egidą na wieży. I to się tak trzyma, wydaje mi się, w stałej liczbie, gdzieś od 800 do 1000 ludzi rocznie przechodzi, ale to, jak powiedziałem, przede wszystkim zasługa PTTK-u. Czasami też różnego rodzaju wycieczki, szczególnie dawnych mieszkańców Gliwic z Niemiec,
pod opieką przewodnika tam też wchodzą. Mimo że sezon niedzielnego zwiedzania wieży dobiega końca, PTTK w Gliwicach przygotował niezwykłą atrakcję. W październikowe soboty będziemy mogli podziwiać z wieży nocną panoramę miasta. Początek zwiedzania o godzinie 20. Zapisy przyjmuje oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w swojej siedzibie na rynku. Pod koniec sierpnia została ogłoszona druga edycja konkursu na dotacje dla żłobków. Z miejskiej kasy wygospodarowano na ten cel 34,5 tysiąca złotych. O dotacje mogły ubiegać się placówki wpisane do miejskiego rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Ostatni konkurs dla żłobków niepublicznych organizowany był teraz we wrześniu. Oferty można było składać do 19 września i udział w tym konkursie mogły wziąć wszystkie żłobki, które są wpisane do rejestru żłobków lub które wpisałyby się w tym terminie. Do konkursu przystąpił jeden nowy żłobek, który do tej pory jeszcze nie był dofinansowywany z budżetu miasta Gliwice i zaoferował miejsca dla 23 dzieci i w ramach konkursu otrzymała po 500 zł miesięcznie na każde dziecko, dzięki czemu opłata od rodziców o tą kwotę właśnie będzie obniżona. Środki te są przeznaczone na wydatki bieżące, takie jak wynagrodzenia dla opiekunów, wydatki na media czy środki czystości. Żłobek, którego zarządcy chcą otrzymać dotację, musi spełniać określone warunki. Podstawowym warunkiem to jest uzyskanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, czyli spełnianie wszystkich warunków, które narzucają nam przepisy, warunków lokalowych, warunków odpowiedniej kadry. My oczywiście oceniamy ofertę pod względem atrakcyjności też zajęć dla dzieci, ale przede wszystkim też bezpieczeństwa pobytu dzieci. Dotychczasowe wykorzystanie dotacji na żłobki oceniane jest przez Urząd Miasta pozytywnie. Dofinansowanie ze strony miasta przyczynia się do tego, do zainteresowania tą formą opieki i z punktu widzenia podmiotów prowadzących, które chcą otworzyć żłobek, widzą, że jest dofinansowanie, więc ta działalność ma szansę rozwoju, ale przede wszystkim ze strony rodziców, którzy dzięki dotacji ze strony miasta mają obniżoną opłatę. I to w znacznym stopniu, po 500 zł miesięcznie na dziecko, to jest duża obniżka opłat ponoszonych przez rodziców w żłobkach niepublicznych. W planie przewidziane są kolejne konkursy na dotacje dla żłobków niepublicznych. W tym roku w planie finansowym na opiekę nad dziećmi do lat 3 mamy ponad 200 tysięcy zaplanowanych środków. W przyszłym roku te środki będą znacznie wyższe. Chcemy dofinansowywać nie mniejszą ilość niż obecnie w żłobkach. A mamy nadzieję na większą ilość miejsc, ale również rozszerzyć dofinansowanie miejsc właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, o dziennych opiekunów, gdzie ta forma opieki również cieszy się zainteresowaniem rodziców i tych rodziców również wspomóc. Także środki będą wyższe niż w tym roku zaplanowane w budżecie. Zachęcamy do korzystania z dofinansowania. GKS Bełchatów pokonał flotę Świnoujście 2-1 i to z górniczą drużyną Piast Gliwice zmierzy się w 1/8 finału Pucharu Polski. Mecz ten zostanie rozegrany pod koniec października. Jeśli Gliwiczanie przejdą tę przeszkodę, to w ćwierćfinale być może zagrają z Górnikiem Zabrze, który w nadchodzącej rundzie stoczy walkę z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Jeśli rywale z Zamiedzy pokonają Górali, a Piastunkom uda się pokonać GKS Bełchatów, wiosną gliwiccy kibice będą mieli okazję emocjonować się dwoma dodatkowymi spotkaniami derbowymi. Do wyborów samorządowych 16 listopada mamy jeszcze trochę czasu, ale czy wiemy, kto będzie kandydował na prezydenta miasta? A jeśli nawet tak, to czy znamy ich poglądy i odpowiedzi na najprostsze czasem pytania? Telewizja Imperium postarała się to Państwu ułatwić. Pytania do kandydatów możecie Państwo zadawać sami, wchodząc na stronę tvimperium.pl i klikając w baner kandydata na prezydenta. Zebrane w ten sposób pytania posłużą do stworzenia listy pytań, które zostaną użyte w programie Zadaj pytanie kandydatowi. Pod takim właśnie tytułem w drugiej połowie października Telewizja Imperium wyemituje cykl 6 programów z udziałem kandydatów na prezydenta Gliwic. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko. Przypominam jeszcze, że nasze wiadomości możecie Państwo oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Przed nami jeszcze prognoza pogody, a na kolejne wiadomości zapraszam jutro o tej samej porze.